Witam, pozdrawiam serdecznie po skończonym ognisku. Nie ma to jak sobie poobserwować. No i Marusia, Marusia. Katiusza. Pamiętam, że uwielbiałem tańczyć Katiuszę. Teraz nie będę tańczył, bo radziecka pieśń. Fakt, że twórca Katiuszy został zamordowany przez Stalina, tak zwane organy Stalina. Podobnie Niemcy mieli Nebelfebery. Pozdrawiam Cię, Rezmen. Prosto z pięknej baśni, jak tu ujęła Krystyna Czubówna, polecam jej filmy. Tak się przyglądam, muszę zaraz ognisko dogasić. Co tam? Pięknie. Szkoda tylko, że tyle lasu wycinają. Gdzie nie wiadę w las, tam wycinka. Gdzie nie wejdę, tam wycinka. Ja mi to kiedyś panowie opowiadali. Ale co fajni byli, widać, że figlarze, to fajni figlarze. Zbierali śmieci, oni to zbierali. Ja spotkałem ich na drodze odwracania do domu. I mówił mi, panie, pałką zomowską, gestapowską po plecach, to inna czas zbiera śmieci, to się nauczy. O, coś do wody padło. Na drugi raz się zastanowi 20 razy z tym cymbą, zanim wyrzuci śmieci do lasu. Lunetka Delta w Voyager. Jest bardzo fajna. Dostałem w prezencie od mamusi, pozdrawiam Cię, mamo. I też właśnie na co trzeba uważać. W tym modelu łatwo zapodobywuje, łatwo ulega na, jest deszczopolna, nie deszczopolna, że tak powiem, nie jest wodoodporna. Posłuchajcie o powieści, hej, hej, aho. Wszyscy był. Ja tam być. Pięknie tu jest. A chciałbym tu zamieszkać. Kurde, nie wiem. Powiem, że mnie pozwali, wywieźli, gdzie zaurali i światują na kawałki, a ja jestem tymczasem na rzeku. Też kiedyś dzwonię do mamy z lasu, pod tatem sobie siedzę. Ona nie odbiera, drugi raz, trzeci, piąty, siódmy, dziesiąty. Akurat była wichura, ja sobie gotowałem fasolkę. Ktoś wtedy pamiętam, że mówiłem, nie by dawno wywieźli do Związku Radzieckiego, bo dla mnie dalej to Związek Radziecki. Poświatowali za Uralem, do Kambodży na kawałki i w Pekinie na saszygi. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Dziękuję.